Proszę Państwa, od pewnego czasu prowadzimy rozmowy i dyplomatycznym językiem, i niedyplomatycznym z panią Izabelą Falzmann, czyli Brodacką, żeby brała udział w wykładach na tajnych kompletach. Jest ogromny postęp, ale na razie nie ma jej wykładu. Pani Brodacka, czyli Falzmann, jest żoną Michała Falzmanna, który zginął 20 parę lat temu za ujawnienie, bezczelne ujawnienie całej afery Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Odkrył to, będąc wysokim urzędnikiem, inspektorem Najwyższej Izby Kontroli, i to, że winni tego, jakiś tam Rosati, Bielecki, no, Balcerowicz, już nie będę wymieniał, Przywieczelski, w dalszym ciągu są na wolności, to świadczy o tym, jakie państwo mamy. To znaczy, że państwo, jak słusznie powiedział ten nieszczęsny minister Sienkiewicz, państwo istnieje tylko teoretycznie. Natomiast w bliskim czasie, mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, że pani Izabela Brodacka będzie państwu sama mówiła to, co chce powiedzieć, a ja tylko przeczytam na zanętę, powiedzmy, jeden z jej tekstów, który ona teraz ostatnio publikuje co tydzień w warszawskiej gazecie. Więc kto z Państwa ma dostęp do normalnego, uczciwego kolportażu, a nie do tak zwanego kolportera, bo kolporter blokuje wszystkie sensowne gazety w Polsce, to może sobie tą warszawską gazetę co tydzień w piątki kupować. Tutaj tytuł tego artykułu, powiedzmy, jest Wróżka Magdalena na usługach RODK. Otóż dla naiwnych, ja dodaję, szczególnie rodziców, ten RODK to jest Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny. Teraz co pisze o tym pani Izabela? Co wieczór w stacji TVN pojawia się zażywna jegomość, która przedstawia się jako wróżka Magdalena Rutkowska i zachęca widzów do zadawania jej pytań. Podaje telefony, pod którymi można się z nią skontaktować z kraju i z zagranicy. Wypowiada się w kwestii zdrowia pytającego, doradza w sprawach pracy i uczuciowych, przepowiada przyszłość. Drogi czytelniku, czy wierzysz w lustrze Magdaleny? Czy wierzysz, że zna twoją przyszłość i stan zdrowia? Czy wierzysz, że twoja przyszłość, precyzyjnie określają karty Tarota, że można diagnozować cię, machając wahadełkiem, i że Magdalena może za pomocą tego wahadełka usunąć całą złą energię z twojego otoczenia? Na szczęście nie musisz. Jak dotąd korzystanie z usług wróżki Magdaleny nie jest przymusowe. A teraz wyobraź sobie, czytelniku, że do Magdaleny kieruje cię na badania sąd rodzinny. I od jej opinii zależy, czy odbiorą ci dziecko. Nie ma się co śmiać. Osoby, które sąd skierował do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, czują się dokładnie tak, jakby ich losy powierzono wróżce Magdalenie. Trafiają w ręce nieznanej, prymitywnej osoby, która pokazuje im jakieś bezsensowne, atramentowe kleksy, albo każe rysować drzewa i zupełnie arbitralnie formuje na tej podstawie wnioski, które są wiążące dla sądu. Test plan Rorschacha, tak to się nazywa, tak powiem naukowo, nie różni się naprawdę niczym w możliwościach diagnostycznych od wróżenia z kart Tarota lub machania wahadełkiem. Jeżeli dziecko narysuje w drzewie okrągłą dziuplę i wróżka, o przepraszam, pani psycholog, na tej podstawie stwierdzi, że dziecko jest przez ciebie molestowane seksualnie, jak się przed tym pomówieniem obronisz? Czy można walczyć o swój honor z dziuplą? To jest zdarzenie autentyczne. Większość wróżek i uzdrawiaczy jest zrzeszona w stosownych stowarzyszeniach i posiada certyfikaty, które ci ludzie sobie nawzajem chętnie nadają, uważając dzięki temu za profesjonalistów. W tym RODK, czyli Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno coś tam, pracują psychologowie też zrzeszeni i też posiadający jakieś wewnętrzne, środowiskowe certyfikaty. Z punktu widzenia prawa, żeby uzdrawiać, nie trzeba być lekarzem. Żeby masować, nie trzeba być fizjoterapeutą. Żeby przepowiadać przyszłość, nie trzeba być prorokiem.
Jednak dla uzdrawiaczy, masażystów czy wróżek ludzie zgłaszają się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z zasadą starożytnych, chcącemu nie dzieje się krzywda, nikt im w tym nie może przeszkodzić. Żeby ocenić stan zdrowia psychicznego dziecka, czyli matki w tym rodzaju K, nie trzeba być lekarzem, psychiatrą. Wystarczy jakiejś wątpliwej jakości magisterium na studiach zaocznych albo uzupełniające studia psychologiczne. Tyle, że nie ma tu zastosowania ta zasada chcącemu nie dzieje się krzywda, bo pacjenci są kierowani do tych rodków przymusowo i dzieje im się krzywda. Bezsensowne orzeczenia dorosłych psychologów są dla sądów podkładką pod odbieranie dzieci i inne działania są skierowane przeciwko rodzinie. W zwykłym szpitalu każda terapia prowadzona uznanymi metodami, a nawet każde badanie wymaga osobnej zgody pacjenta. Leczenie psychiatryczne też nie może być prowadzone bez zgody pacjenta, chyba że zagraża on życiu swemu lub innych ludzi. Pacjent ma poza tym prawo do rezygnacji z usług konkretnego lekarza, jeśli nie ma do niego zaufania. A psychologowie są jakby poza prawem. Sąd może zmusić do badań psychologicznych psychologa, do którego pacjent nie ma zaufania. Na przykład uważa go za kretyna. I może skierować dziecko na terapię takiego psychologa wbrew jego, czyli dziecka i jego rodziców woli. Na przełomie XIX i XX wieku zdarwicowane damy poddawały się terapii u Freuda. Ta terapia była jednak dobrowolna. Zdania na temat tej terapii oraz Freuda, teorii snów, są podzielone. Dał temu wywiad Marian Hebar w znanym wierszu. Słonimski Antolek nie uważa Freuda. Po prostu powiada, to jakaś niedojda. Śniła mi się szafa, zwyczajnie, dla hecy. A ten Freud tłumaczy, że organ kobiecy. Ale jak we śnie ten organ zobaczy, to się pytam Freuda, czy to szafę znaczy. Słonimski Antolek miał prawo nie uważać Freuda, a nawet uważać go za niedojdę. Nie musiał w tym wierzyć, że szafa oznacza organ kobiecy. Tego prawa pozbawili są rodzice i dzieci kierowani na badania dorodku. A sądy chcą i muszą wierzyć, że dziupla czy kółko oznacza molestowanie, bo tak sobie wymyślił jakiś niedojda. Tak skończyła pani Brodacka, a ja państwu bajkowskim poświęcam ich miłym i dobrze prowadzonym chłopakom. To są chłopcy, którzy zostali wzięci do tak zwanego bidula przez policję i tam strasznie cierpieli, rodzice też. Na ich szczęście mieli jakieś przełożenie do rzepy, czyli do Rzeczpospolitej pisma. Podpisane tutaj Mirosław Dakowski. Dziękuję bardzo.